Tak pro mě to hodnocení bylo jednoduché. Přijal jsem super družina, to jsme všichni viděli. Ještě co nám nepřálo, jsme dostali hned v první minutě bránku, která to určitě hodně ovlivňovala. No, to je bardzo krótkie i treściwe podsumowanie tego meczu. Tutaj dzisiaj mieliśmy możliwość zagrać mecz z bardzo dobrą drużyną. Trochę pechowy początek, kiedy właściwie w drugiej minucie straciliśmy bramkę po rzucie rożnym. Drużyna z Göteborga to jest drużyna właściwie kompletna. Oni mają bardzo dobrą obronę i bardzo dobrze grają w ataku. My tutaj bardzo trudno przebijaliśmy się przez linię obrony. Bardzo trudno było stworzyć sobie jakąkolwiek sytuację. Myślę, że drużyna z Göteborgu tutaj wygrała zasłużenie. Dziękuję bardzo. First of all, thank you to the club here for a good hospitality. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Piastowi za bardzo miłe przyjęcie. Bardzo ładny stadion, bardzo ładny mecz, świetny doping ze strony kibiców. Jestem dzisiaj bardzo zadowolony. Moi zawodnicy wykonali naprawdę bardzo dobrą robotę. Dzisiaj zagraliśmy świetnie pod względem taktycznym. Jest to dla nas bardzo dobry wynik. Wracamy do Szwecji z dobrym zapasem. Dzisiaj graliśmy trochę z kontry, zazwyczaj gramy trochę inaczej, ale jestem zadowolony. Zawodnicy naprawdę dzisiaj zagrali bardzo dobrze. Spełnili moje oczekiwania. Był to bardzo ciężki mecz i chciałbym też na zakończenie powiedzieć, że jesteśmy dopiero w połowie. Jeszcze jeden mecz przed nami, więc nic nie jest rozstrzygnięte. Kiedy zobaczyli, zazwyczaj gramy w systemie 3-5-2, w takim systemie gramy 4 obrońcy, dzisiaj 2 gracze na skrzydle. Jak zobaczyliśmy wyjście po 11, no to trochę zmieniliśmy to ustawienie. Ja mogę powiedzieć, że ja nie spodziewałem się takiego wyniku 3-0, tego absolutnie nie mogę powiedzieć. Piłka, mecz był zacięty, no i jesteśmy dopiero w połowie, tak jak już powiedziałem, to jest dopiero pierwszy mecz i drugi mecz jest przed nami. Przede wszystkim w drugim meczu będziemy gospodarzami, będziemy grali u siebie, będziemy grali na naszym stadionie przed naszymi kibicami i to na pewno będzie dla nas dużym plusem. My wiemy, że Piast musi w tym drugim meczu atakować, muszą strzelić 3 bramki, żeby doprowadzić do dogrywki. Jeżeli chcą wygrać, no to trzeba tych bramek strzelić więcej. My musimy kontynuować naszą dobrą grę, którą dzisiaj pokazaliśmy w obronie. Myślę, że zagramy trochę bardziej z kontry. No i też myślę, że będziemy bardziej trzymać piłkę, ponieważ no u siebie tak po prostu gramy. Tutaj margines błędu w lidze europejskiej jest bardzo mały. Tutaj jeden błąd może zadecydować o wyniku całego 2 meczu. W lidze jest trochę inaczej, w lidze gra się trochę inaczej, ponieważ jeżeli popełnisz błąd w jednym spotkaniu, to masz kolejne 29 meczów, żeby to poprawić, więc tego się trzymamy, no i myślę, że będziemy dobrze kryli za wyniku Piasta. Tutaj taka informacja dla dziennikarzy, chciałbym wszystkich zaprosić w przyszłym tygodniu. W Göteborgu odbędzie się największe święto piłki, być może na całym świecie. Jest to taki największy turniej piłki nożnej. Atmosfera w mieście jest naprawdę świetna. Wszędzie są rozgrywane mecze. W Göteborgu są boiska blisko stadionu, więc wszędzie można spotkać piłkarzy w różnych koszulkach z różnych klubów naprawdę z całego świata. I to jest takie święto, atmosfera jest fantastyczna, więc zapraszam wszystkich serdecznie.